poszukiwaniu przepisów na dynię trafiłam na Kokkaidu. Zdaje się, że było to Kokkaidu australijskie. I tam od razu mnie zainteresował przepis na napój, który się nazywa Magic Potion. Ja bym powiedziała, że po polsku to jest magiczna mikstura lub magiczny eliksir. No w każdym razie na obrazku wyglądał świetnie, bo miał taki pomarańczowy, ciepły kolor. No więc od razu sprawdzam, co tam jest ciekawego i zachwyciłam się, natychmiast postanowiłam ten przepis wypróbować i podzielić się nim z Wami, żebyście też mogli zrobić. A zaczynamy robienie tego napoju od ugotowania dyni na parze. Ja tym razem wzięłam nie dynię Hokkaido, tylko dynię inną, tą dynię taką w kształcie gruszki. Bardzo ją lubię, ponieważ jest w niej mało pestek, a za to bardzo dużo miąższu. I jak widzicie, była ona już obrana ze skórki. Ja ją obieram po prostu zwykłą obieraczką taką do ogórków. Bez żadnego wielkiego tam czyszczenia, doczyszczania i skrobania nie wiadomo jakiego. Trzeba sobie, pamiętajcie, ułatwiać życie. No i zobaczcie, dynia już w międzyczasie ostygła, więc ją wrzucamy ostudzoną z powrotem do Thermomixa. No i teraz tak, bierzemy sok z jabłek. Ja akurat kupiłam zarówno sok z jabłek, jak i za chwilę będziemy wlewać sok z ananasa pasteryzowany, ale myślę, że spokojnie możecie też kupić te soki jednodniowe, jabłkowe i ananasowe i też użyć będzie jeszcze zdrowiej i jeszcze pyszniej na pewno. No i już teraz wiemy, skąd ten kolor, nie? Ten żółty w połączeniu z tym pomarańczem, po prostu bomba, pachnie cudownie. Smakuje jeszcze lepiej, zapewniam Was, warto spróbować. Zachwyciła się cała moja rodzina. Myślę, że to będzie hit na każdej imprezie dla dzieci. Pyszne, w świetnym kolorze, zdrowe na maksa. Zobaczcie, on jest taki gęsty. No i co? No i wylewamy go sobie na razie gdzie indziej. Będziemy ubijać śmietanę. Możecie to pominąć, jeżeli nie chcecie. Jeżeli chcecie mieć już naprawdę ekstra zdrowy zestaw, bez żadnych tam dodatków, powiedzmy to, dyskusyjnych, jeżeli macie w domu alergika, który nie może mleka krowiego, pomijcie ten etap z bitą śmietaną. Jeżeli chcecie, możecie. No i teraz tak, bita śmietana, akurat moja sprawdzona piątnica 36, plus ksylitol, no i ubijamy ze zdjętą miarką, patrzymy, filujemy do środka na czas. Po czym wlewamy do szklanki, chlupiemy bitą śmietanę i mamy świetny, rewelacyjny napój. Słuchajcie, coś pięknego. Subskrybujcie, polubiajcie. Widzimy się wkrótce na następnym filmiku.